Samodzielny zespół publicznych zakładów lecznictwa otwartego Warszawa BEMOWO został wyodrębniony przez samorząd warszawski z zespołu opieki zdrowotnej Warszawa Wola. Nastąpiło to 1 kwietnia 2001 roku. Jego organem założycielskim była gmina Warszawa BEMOWO, a później miasto stołeczne Warszawa. Obsługuje on przede wszystkim mieszkańców dzielnicy BEMOWO, położonej w zachodniej części Warszawy. Jej powierzchnia to 25 km kwadratowych. Ludność to około 100 tysięcy osób. Większość z nich mieszka w zabudowie wysokościowej, powstałej w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Wtedy też powstały kolejno trzy duże przychodnie lekarskie przy ulicach Powstańców Śląskich 19, Czumy 1, Wrocławska 19. Stan tych przychodni w momencie przejęcia od ówczesnego powiatu warszawskiego był nad wyraz skromny. Przystąpiono zatem do wieloletniego cyklu remontów i modernizacji przychodni. Było to finansowane przez gminę Warszawa BEMOWO, a później miasto stołeczne Warszawę. Zadbano wtedy o estetykę i wygodę pacjentów. Do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci zapisanych jest ogółem 67 356 osób, stan na koniec października 2008 roku. Lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej świadczą usługi medyczne pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Realizują także badania profilaktyczne finansowane przez NFZ i miasto stołeczne Warszawa. Każdy pacjent może wykonać odpłatnie cały zakres szczepień ochronnych, na przykład przeciw grypie i WZW. W zespole działa poradnia medycyny pracy, świadcząca usługi opłacane przez pracodawców w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy oraz bezpłatnie na podstawie umów z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. Pacjenci zarejestrowani u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są objęci całodobową i całotygodniową opieką medyczną. Od 19 do 7 dnia następnego i w dni wolne od pracy do ich dyspozycji są dwaj lekarze i dwie pielęgniarki w nocnej pomocy lekarskiej w przychodni przy Czumy 1. Ciągle rozbudowywane jest ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne. W każdej przychodni funkcjonuje poradnia położniczo-ginekologiczna. Udzielają one świadczeń kontraktowanych przez NFZ. Od wielu już lat realizowana jest za pieniądze miasta opieka nad ciążą niepowikłaną w programach Zdrowie, Mama i Ja oraz Szkoła Rodzenia. Poradnie te prowadzą też badanie przesiewowe przeciw rakowi szyjki macicy finansowane przez NFZ. Większość poradni specjalistycznych zlokalizowana jest w przychodni przy Czumy 1. Poradnia kardiologiczna posiada oddzielny gabinet pielęgniarski, w którym prowadzone są badania EKG oraz ciągły pomiar ciśnienia i elektrokartografii systemem Holtera. Tam też znajduje się 8 kolejnych specjalistycznych poradni lekarskich. Usługi stomatologiczne to poradnie dla dorosłych i dzieci oraz poradnie protetyki i ortodoncji. Osoby z problemami alkoholowymi i ich bliscy mogą uzyskać wszechstronną pomoc od licznego grona lekarzy, psychologów i terapeutów z poradni terapii uzależnień i współuzależnień. W przychodni przy ulicy Powstańców Śląskich 19 znajduje się poradnia diabetologiczna, a przy Wrocławskiej 19 6 kolejnych poradni specjalistycznych. W
przychodniach przy Powstańców Śląskich i Wrocławskiej funkcjonują poradnie rehabilitacji. Pracują tam lekarze rehabilitacji oraz szerokie grono rehabilitantów, którzy wykonują różnorakie zabiegi rehabilitacyjne. Na Wrocławskiej także w systemie całodziennym i w domu pacjenta. Laboratorium analityczne mieści się przy ulicy Powstańców Śląskich 19, a w każdej przychodni funkcjonuje punkt pobrań. Laboratorium wyposażone jest w dużą liczbę nowoczesnych aparatów analitycznych, a w przypadku badań rzadziej wykonywanych korzysta na podstawie umowy o stałej współpracy ze wsparcia innego laboratorium. Diagnostyka obrazowa to badania radiologiczne i mammograficzne, densytometryczne, badania gęstości kości i 4 gabinety USG. W samodzielnym zespole publicznych zakładów lecznictwa otwartego Warszawa-Bemowo zatrudnionych jest ponad 250 pracowników o wysokich i ciągle podnoszonych kwalifikacjach. Dba się także o ich morale, organizując spotkania integracyjne, na przykład z okazji Międzynarodowego Dnia Pracownika Ochrony Zdrowia. W zespole udziela się rocznie 700 tysięcy świadczeń medycznych. Obsługa pacjentów i rozliczenia z publicznym i niepublicznymi płatnikami od początku 2008 roku stała się łatwiejsza dzięki zainstalowaniu systemu teleinformatycznego Argus, który sprzęga około 200 komputerów znajdujących się w gabinetach lekarskich i pielęgniarskich oraz administracji przychodni i zespołu. Było to możliwe dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dofinansowaniu z budżetu państwa, Ministerstwu Gospodarki 10%, Miasta Stołecznego Warszawa 14%, środki własne zespołu 4%. Przychodnie bemowskie to nowoczesne zakłady spełniające standardy europejskie, czego potwierdzeniem są certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000, certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. Dzielnica Bemowo ciągle się rozwija. Dlatego naglącą potrzebą staje się rozbudowa istniejących przychodni samorządowych i nowych przychodni, aby sprostać ciągle rosnącym potrzebom na świadczenia medyczne.